Kolejną formacją wojskową w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej jest Marynarka Wojenna. Jest to bardzo ważny komponent sił, ponieważ szerzy naszego dość szerokiego wybrzeża. Mniej więcej 500 km mamy wybrzeża, kilkanaście portów, mnóstwo ludzi. I robiąc film o dronach, nie wspomnieć także o naszej marynarce wojennej. I tutaj mamy przykład okrętu wojennego ORP Błyskawica, przycumowanego do nabrzeża Tadeusza Kościuszki w Gdyni. Jak widzimy, jest to okręt z II wojny światowej. No to jest wiadoma rzecz. Obecnie jest to muzeum, które chyba oprócz Westerplatte powinien zwiedzić każdy Polak. I teraz, jak jest pokazane na filmie, jest to okręt, który jest typowym okrętem z II wojny światowej, ponieważ okręty tego typu, jak można zauważyć, nie były przystosowane do bezpośredniej obsługi statków powietrznych. Ponieważ wodne samoloty były katapultowane z okrętów albo startowały z wody, natomiast śmigłowce były jeszcze wtedy w powijakach. Niemcy już tworzyli jakieś tam własne maszyny, ale one były używane głównie na przykład w górach, gdzie zaopatrywały wojska walczące. Czyli na froncie południowo-wschodnim. Tutaj widzimy ORP Szary, który jest tajną jednostką marynarki wojennej Polski. Stacjonuje w tajnej bazie na Wyspie Sobieszewskiej. Tam jest taki niewielki porcik i tam go można spotkać. I tutaj na hasło najlepsze kasztany są na placu Pigal i odzew Zuzanna lubi je tylko jesienią wysyła właśnie zaopatrzenie do kolejnego tajnego okrętu Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej ORP Biały i ORP Biały stacjonuje w tajnej bazie na Helu. To też trzeba się mocno naszukać, żeby znaleźć tą bazę. I właśnie poleciało sobie zaopatrzenie na ORP Biały, żeby móc prowadzić dalej działania wojenne. Zdjęcie przedstawia śmigłowiec z 1923 roku. I po wzbiciu się w powietrze, po udoskonaleniu konstrukcji, szczególnie już po II wojnie światowej, gdzie uznano, że oprócz samolotów śmigłowce mogą być bardzo ważnym elementem prowadzenia działań na morzu, uznano, że warto je wprowadzić do służby. W tym celu trzeba było dostosować jednostki mniejszego rozmiaru, tam korwety, fregaty, nie wiem, trałowce, czy coś takiego, do tego, aby mogły przyjmować śmigłowce na swój pokład. I tak jak mówiłem wcześniej, ORP Błyskawica jest typowym okrętem II wojny światowej, natomiast współczesne okręty wojenne już są przystosowane, przynajmniej w większości, do tego, aby obsługiwać śmigłowce, tudzież helikoptery, to jest druga nazwa, posiadając na swoim pokładzie pokład, aby mogła taka maszyna wylądować. Każdy okręt będący na wyposażeniu Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej musi być przystosowany do obsługi dronów. Zarówno pod względem przyjmowania,
jak i operowania dronami. Chociażby jeżeli chodzi o drony na przykład zaopatrzeniowe. Musi. Takie są wymogi współczesnego pola walki. Niestety. I trzeba dążyć do tego, aby to zrealizować. Dobrze by było, aby takie lądowiska były tak skonstruowane i drony były przystosowane też do odpowiednich działań, aby można je było łatwo, szybko albo wyekspediować z okrętu, albo je schować. Po prostu. Tak jak jest to pokazane na zdjęciu. Z dużego drona, który zajmuje dużą powierzchnię lądowiska, robimy malutkiego dronika i chowamy go pod pokład. Chociażby na przykład, żeby go schować przed deszczem, sztormem, albo wykonać niezbędne działania obsługowe, aby mógł się wzbijać do lotu. Czyli w przypadku dronów elektrycznych ładowanie baterii, w przypadku dronów napędzanych silnikiem spalinowym, każdy silnik jest silnikiem spalinowym. Niestety taką mamy technologię, że każdy silnik, który używamy praktycznie oprócz elektrycznego, jest silnikiem spalinowym. Spala dane paliwo. No. Zatankować zbiorniki paliwa drona, aby móc go wysłać z powrotem w powietrze. Trzeba dodać jeszcze, że drony marynarki wojennej mają latające oczywiście, bo nie mówimy tutaj o pływających, tylko latające. Mają jeszcze inne zadanie oprócz rozpoznania, transportu, ataku, obrony. To jeszcze w przypadku ataku i obrony mają za zadanie prowadzić działania przeciwko okrętom podwodnym. Mają zrzucić sonar, wykryć okręt, a także po wykryciu okrętu zrzucić albo minę głębinową, tudzież granaty głębinowe, albo torpedę zrzucaną właśnie z powietrza. A jeżeli chodzi o torpedy zrzucane z powietrza, to można zobaczyć mój film Torpedownia i tam jest też to mniej więcej wyjaśnione. O co chodzi? Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej ma do wyboru trzy systemy pionowego startu i lądowania. System pierwszy jest to system Harrier, zastosowany w samolotach Harrier, wymyślony przez Brytyjczyków. Jest to system stosowania ruchomych dysz wylotowych z boku samolotu. Zapewnia to szybki start, szybkie lądowanie oraz bardzo dużą prędkość przelotową. Drugim systemem jest system Osprey, który wykorzystuje z kolei ruchome gondole i po wzniesieniu się w powietrze system gładko przechodzi w lot poziomy i może osiągać też bardzo duże prędkości. Duże prędkości, no. W porównaniu z Harrierem to one są dużo mniejsze, o połowę, ale równie szybkie. Natomiast trzecim systemem, który możemy wykorzystać w dronach naszych, jest system Kamowa, czyli podwójny wirnik, gdzie jedne śmigła kręcą się w lewo, drugie kręcą się w prawo. System ten jest systemem także dobrze wydajnym, wysoko wydajnym. Pozwala także uzyskać dosyć duże prędkości przelotowe. Plusem tego systemu jest, że nie posiada wirnika ogonowego, a tym samym obniża się masę statku powietrznego, co jest bardzo dużym ułatwieniem, oraz miejsce, szczególnie w hangarach. Ponieważ wirnik ogonowy to jest albo może być śmigło, albo wentylator. Natomiast ostatnim systemem, którego należy za wszelką cenę unikać, jest to system wykorzystywany w samolotach F-35.
Jest to system ruchomej tylnej dyszy i wentylatora po środku samolotu. To jest zakazane. To w ogóle nawet nie ma co o tym wspominać. Tak więc mamy do wyboru trzy systemy. Harrier, Osprey, Kamow. Dla naszych dronów najbardziej, według mnie, powinniśmy nauczyć się produkować systemy Kamowa. Chociaż system Kamowa ma o tyle dużą wadę, że jest to system skomplikowany. Co nie znaczy, że nie do zrobienia. Korpus Ochrony Pogranicza jest to dawna nazwa obecnej Straży Granicznej, która powinna też być wyposażona w drony. Oprócz patroli pieszych wysłanych na granicę, ludzie tam pracujący, właściwie pełniący służbę, poruszają się także na quadach, motocyklach i samochodach terenowych. Tak więc przydałoby im się wsparcie z powietrza, a takim wsparciem właśnie mogą być drony. Drony dla Straży Granicznej, zresztą jak i dla innych formacji, prawie wszystkich, powinny być wyposażone w kamerę do obserwacji dziennej wraz z zoomem, tak żeby można było zobaczyć na bardzo dalekie odległości. Dalej, powinny być wyposażone w kamerę termowizyjną, tak żeby można było się przejrzeć przez gęstwinę lasu i zobaczyć, czy przemieszczają się tam jacyś ludzie, tudzież rozpalają na przykład ogniska. Dalej, takie drony powinny być wyposażone w kamerę noktowizyjną, aby można było obserwować granice także w nocy, ponieważ większość patroli może być, przynajmniej połowa z nich odbywa się w nocy. Dalej, powinny być na tyle sterowalne i na tyle małe, aby można było obniżyć tak lot, żeby się zmieścić, żeby sprawdzić, czy coś się dzieje na przykład na jakimś podejściu albo ścieżce, gdzie normalnie by trzeba było dotrzeć w parę godzin ze stanicy Strażnicy Granicznej. I sobie wysyłamy taki statek powietrzny, sprawdzi co, jak, dlaczego i sobie wraca. Ewentualnie sobie wraca. Drony Straży Granicznej muszą mieć jeszcze jeden dodatkowy atut, a mianowicie patrolowanie granicy w pozycji automatycznej, tak aby go można było zaprogramować na określony tor lotu i operator już nie operuje dronem jako tako, tylko patrzy w monitor i obserwuje to, co widać na monitorze, nie majstrując drążkami sterowniczymi. Morski Oddział Straży Granicznej patroluje zaś granicę morską. Jeżeli chodzi o drony dla nich, to tutaj nie będzie zbyt wielkiej rewolucji, ponieważ muszą być wyposażone zarówno w kamerę do obserwacji dziennej, kamerę do obserwacji nocnej, termowizję, noktowizję, no to wiadomo. I tutaj ja bym uzbroił te drony, tylko że to już będą uzbrojone drony. Uzbroił je bardziej w broń maszynową, żeby ułatwić przejęcie danej wrogiej jednostki wodnej. Ponieważ niekoniecznie to może być akurat morze, ale może być też na przykład Zalew Wiślany, gdzie też jest granica morska, co by na to nie patrzeć. Ale także i do patrolowania okolic wybrzeża, bliższych i dalszych.
Także ewentualnie sprawdzenie plaży, na przykład czy nasi rodacy kowalscy sobie plażując i łomżinkując latem nie odwalają jakichś dziwnych numerów. Na przykład jak śpiewał kiedyś Rudy Schubert: panowie na materacu do Szwecji, nie w tą stronę. A także po prostu wysłanie drona z jednostki pływającej, tudzież z obiektu na wybrzeżu, aby sprawdzić sobie morze tak profilaktycznie, żeby zobaczyć, kto tam sobie pływa, w którą stronę pływa i czy nie przewożą jakichś złych materiałów na teren Rzeczypospolitej. Kamikaze, boski wiatr. Była to taktyka opracowana wspólnie z marynarką wojenną oraz lotnictwem Japonii w celu niszczenia amerykańskiej floty pacyficznej podczas II wojny światowej. To co prawda było opracowane troszeczkę wcześniej tam, ale zajmijmy się tym, co nas najbardziej interesuje. I teraz taktyka polegała na tym, że po wyczerpaniu środków bojowych, jak amunicja do działek albo bomb, taki samolot wraz z pilotem uderzał po prostu w amerykański okręt. Albo niszczył, albo co najmniej uszkadzał, tak żeby wyłączyć go z walki. I na początku używano samolotów, którego zadaniem było po wyczerpaniu właśnie możliwości prowadzenia działań ofensywnych uderzenie w taki samolot. Natomiast później opracowano metodę taką, że po wyczerpaniu możliwości prowadzenia ognia taki samolot był jeszcze dodatkowo wypełniany materiałem wybuchowym, tak żeby zwiększyć efekt zniszczeń, które wywoła po uderzeniu w okręt. A dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, ponieważ przechodzimy właśnie do współczesności. I teraz będzie mowa o dronach kamikadze. Dron kamikadze polega na tym, znaczy teraz to się fajnie nazywa amunicja krążąca. No niech będzie, że to jest amunicja krążąca. Ona na sobie wylatuje i sobie krąży, szuka sobie celu i później uderza w cel. I tutaj właśnie na zdjęciu mamy pokazaną taką amunicję krążącą. Z tyłu mamy napęd śmigłowy akurat, usterzenie rudlickiego, to już o tym było wspomniane wcześniej. I tutaj w dziobie tego drona jest ładunek wybuchowy, który właśnie po uderzeniu to jest albo, bo może być na zasadzie zbliżeniowego, albo w większości przypadków po prostu uderzeniowego, wybucha. Według mnie jest to zła koncepcja rozwoju środków walki. Co nie znaczy, że nie można jej stosować, ale to wyjaśnię też później. Można ją stosować, ale to jest zbyt drogie. Według mnie powinno się opracować bardziej bombę czy rakietę porównywalnie cenowo z taką amunicją krążącą, niż budowanie drona specjalnie po to, żeby właśnie uderzał niczym piloci japońscy kamikadze boski wiatr. Taka amunicja krążąca wystrzeliwana jest z wielorurowych albo z wieloprowadnicowych wyrzutni, podobnych w sumie do organów Stalina, czyli tak zwanych katiuszy, których nazwa wzięła się od imienia
rosyjskiej dziewczyny. Katiusza, to jest po prostu imię rosyjskie. Dokładnie nie wiem, czy rosyjskie, w każdym razie bardzo popularne w Rosji. Może tak. Chińczycy mają całkiem dobrze opanowaną metodę wystrzeliwania takiej amunicji krążącej. No, z tego co widać, to całkiem przytomnie to opracowali. To im trzeba przyznać. Celem amunicji krążącej jest niszczenie siły mechanicznej przeciwnika, no wszelkich rodzajów pojazdów, od ciężarówek po systemy radiolokacyjne, czołgi, transportery, no wszystko, co tylko może się przemieszczać. To jest jeden cel. Drugim celem amunicji krążącej jest zawieszenie systemu obrony przeciwlotniczej. Po prostu zawieszenie systemu obrony przeciwlotniczej, ponieważ z takiej wieloprowadnicowej tudzież rurowej wyrzutni takiej amunicji może być wystrzeliwanych ich bardzo dużo w krótkim okresie czasu i może po prostu zawiesić system obrony przeciwlotniczej w ten sposób, że system wykryje taką amunicję, ale nie wszystkie zniszczy. Zniszczy może z połowę, może nawet nie połowę, a druga część, która przetrwa obronę, zniszczy środki walki przeciwnika. Po to jest amunicja krążąca. Ale jak mówiłem wcześniej, to jest zła koncepcja. I teraz właśnie wyjaśnię mój pogląd, jak to powinno być zrobione. Posiadając duże składy amunicji, bomb czy rakiet, potrzebujemy środków do ich przenoszenia. Po prostu. Ponieważ czas wytworzenia środka przenoszenia, a wytworzeniem amunicji, nawet najprostszej, jest dłuższy od właśnie jej nie wytworzenia amunicji. Bo tak jest. Bo trzeba wytworzyć elektronikę do środka przenoszenia, trzeba wytworzyć silnik, trzeba wytworzyć śmigła, skrzydła, korpus, no po prostu wszystko. A tutaj opracowujemy amunicję, która będzie dużo, dużo tańsza, albo może nie to, że dużo tańsza. Będzie porównywalna cenowo z środkiem przenoszenia. Tak, żeby można było środek przenoszenia, właśnie tutaj mówimy o dronach, wykorzystać wielokrotnie, dotąd dopóki nie zostanie namierzony i zniszczony. To możemy go wykorzystywać, tak jak samolot, czołg, armatę, karabin, pistolet, albo nawet proce. Po co nam sterta kamieni, jak nie będziemy my mieli proce, żeby wystrzelić kamień na odległość 100 metrów. To się nie jest celem. Lepszym rozwiązaniem od amunicji krążącej jest wytwarzanie dronów wielorazowego użytku, dotąd dopóki właśnie nie zostaną zniszczone, albo sami ich nie zniszczymy, ponieważ przy okazji wytwarzania dronów, tudzież projektowania ich, wyszła ich najważniejsza cecha, a mianowicie tą cechą jest ich bardzo, bardzo trudna wykrywalność, ponieważ jak do tej pory na razie nie stworzono skutecznego środka do wykrywania dronów. Dlatego to jest lepsze rozwiązanie. Drony wielokrotnego użytku, które mogą przynosić amunicję, niszczyć cele wielokrotnie,
leci, niszczy, zużywa całą amunicję, którą ma na pokładzie, wraca, jest uzupełniane paliwo, tudzież ładowany, uzupełniane na jest amunicja i dalej prowadzi się działania bojowe. Moim zdaniem takie rozwiązanie jest lepsze, ponieważ dron ze swojego założenia ma być środkiem walki bardzo trudno wykrywalnym i na obecnym stanie technologicznym dron idealnie spełnia to założenie. Tworzywo sztuczne, zwane potocznie plastikiem. Oto klucz do trudno wykrywalności dronów. Żeby wytworzyć korpus drona, nie potrzeba huty, wielkich pieców, wysokich temperatur, wystarczy zakład chemiczny. Ponieważ drony, takie, które będą latały nad siłami lądowymi, bo właściwie na taki, o takich będzie się skupiał ten film, no dla marynarki wojennej też, nie będą przekraczać prędkości mniej więcej 100 km na godzinę. Dlaczego 100 km na godzinę? Ponieważ rzadko który pojazd wojskowy przekracza tą prędkość. Na drodze, powiedzmy, kołowe transportery, piechoty osiągną te 100 km, ale czołgi, tudzież inne pojazdy gąsienicowe, maksymalna prędkość na drodze to jest między 50 a 70 km na godzinę. Dron firmy DJI, którego jestem właścicielem, może nie firmy, ale jednego egzemplarza tej firmy, maksymalnie rozwija prędkość 72 km na godzinę. I to jest właśnie to. Tworzywo. Trudność w wykryciu dronów nie polega tylko na tym, że są wytworzone ich korpusy z tworzywa sztucznego, ale także polegają na tym, że dron ma małe rozmiary w porównaniu z samolotem bojowym, tudzież szkolno-bojowym. Bardzo trudno jest chociażby nawet zobaczyć drona. Po prostu zobaczyć drona, czy to przez lornetkę, czy ludzkim okiem, ponieważ no, ma tak małe kształty, że naprawdę na tle nieba, na tle powiedzmy drzew, czy nawet pustej przestrzeni powietrznej. Wystarczy, że taki dron wzbije się 10 metrów od, nawet nie 10, ale niech będzie 10 metrów od operatora w górę i już się go nie zobaczy. Po prostu. Zobaczy się dopiero efekt działania drona. O kurde! Materiał, z którego jest wykonany dron, ma szczególne znaczenie dla sił powietrznych, a także powiedzmy też i dla marynarki wojennej, ponieważ jest to ściśle związane, szczególnie dla sił powietrznych, z prędkościami, gdzie tutaj są prędkości pod i naddźwiękowe. Co prawda nie zawsze, bo jeżeli chodzi o śmigłowce, to te prędkości nie przekraczają powiedzmy 400 km na godzinę, ale dla dronów myśliwskich, nazwijmy to je tak, no to już prędkości są pod i naddźwiękowe. Natomiast dla marynarki wojennej w zależności od tego, zależy także zarówno od prędkości, szczególnie przelotowej prędkości, a także od systemu, który jest użyty. Czy to będzie Harrier, tak jak mówiłem wcześniej. Harrier, Kamow lub Osprey.
I tutaj niestety trzeba się liczyć z tym, że dron będzie wykonany w technologii, już tak uogólniając, metalurgiczne, w technologii metalowej. I tutaj będzie bardzo ważny kształt, aby był trudno wykrywalny dron, ale pod względem kształtu, nie pod względem korpusu. Oprócz kształtu oraz systemu lądowania, bardzo ważnym elementem w trudno wykrywalności dronów jest jego hałas, który wytwarzają jednostki napędowe, czy to będzie wirnik, czy silnik. Po prostu. Fizyki się nie da oszukać. Jeżeli coś wiruje w powietrzu, wytwarza hałas. Jeżeli coś wiruje w środowisku wodnym, także wytwarza hałas. No nie ma cudów. Za chwileczkę usłyszą Państwo, jak brzmi dron w pokoju mniej więcej 4 na 5 metrów. Drony mogą być wykrywane przez systemy radiolokacyjne, systemy mikrofonowe, akustyczne i systemy wizyjne. Czy to będzie wizja, czy termowizja. I takie systemy muszą wykrywać drona z odległości od kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów od potencjalnej naszej pozycji wojskowej. No, obronnej, atakującej, to nie ma znaczenia. Od pozycji naszych wojsk, ponieważ od kilkunastu, znaczy kilkanaście, powiedzmy od zera do 10 kilometrów, może nas bronić system maszynowy i rakietowy krótkiego zasięgu. Natomiast powiedzmy od 10 km wzwyż chroni nas już praktycznie tylko system rakietowy. Z czym jest to związane? Z rakietami, które przenosi dron. Jeżeli są to albo broń maszynową, jeżeli są to, ale powiedzmy, przenosi broń maszynową, to jest zasięg tak mniej więcej 2-3 km. Zasięg rakietowy to jest 10 km, a to jest związane z tym, że rakiety Hellfire, tudzież rakiety podobnego użytku, czyli rakiety przeciwpancerne, strzelają na odległość, znaczy mają zasięg mniej więcej góra 10 km. Góra to już jest naprawdę maks dla nich. A skuteczny zasięg działania to jest 7-8 km. Natomiast systemy radiolokacyjne to już są rakiety, tak jak mówiłem wcześniej, rakiety powyżej 10 km mogą być i krótsze, ale to już się wtedy używa innego typu rakiet. Mogą być i krótsze, ale powyżej 10 km jest dla takiej rakiety nie ma problemu, aby namierzyć taki radar. Tudzież grupę radarów. Natomiast następnym systemem obrony przeciwdronowej na chwilę obecną jest po prostu skuteczne maskowanie własnych pozycji. Co prawda na dron na pewno będzie wyposażony w kamerę termowizyjną, ale żeby określić, czy naprawdę coś tam jest, to operator będzie musiał zobaczyć cel. A jeżeli cel będzie dobrze ukryty, czytaj dobrze zamaskowany, będzie trudno go namierzyć. Po prostu. A dopiero później będzie można określić, czy jest to cel, powiedzmy,
maszynowy czy ludzki. Do tego już będzie używana kamera termowizyjna. Armia, która jako pierwsza zbuduje skuteczny system obrony przeciwdronowej, bez obrony kinetycznej, samoobrona statyczna, zyska bardzo dużą przewagę na polu taktycznie, jak i taktyczno-operacyjnie, albo i nawet strategicznie, w przypadku armii, które prowadzą działania na całej kuli ziemskiej. Ale jeżeli mówimy o siły zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej, w zupełności wystarczy obrona taktyczna, taktyczno-operacyjna. Tak, żeby ochronić własne jednostki i dany obszar działania. Jeżeli taki system zostanie opracowany, będzie bardzo dobrze. Są pewne systemy już opracowane, ale są to systemy właściwie krótkiego zasięgu, takie powiedzmy do 10 km. To są już takie systemy. Czy skuteczne? Podobno no, dobre. Nie wiem, nie miałem przyjemności ich poznać aż tak dobrze. W każdym razie plus jest taki, że już polska armia posiada takie systemy. To już jest ok. Drony, które będą zaprogramowane, żeby automatycznie prowadzić działania bojowe, będą miały bardzo utrudnione zadanie. Właściwie to tak naprawdę to już mają utrudnione zadanie, ponieważ świat został tak jakoś skonstruowany, że armie używają podobnego sprzętu bojowego. Na przykład my używamy leopardów piątek dwójek. Leopardów dwójek piątek szóstek, czy nawet czwórki. Fińska armia także używa leopardów dwójek. My jeszcze używamy czołgów T-72, tak jak na przykład rosyjska armia używa tego sprzętu. I na czym polega problem? Problem polega na tym, że taki sprzęt bojowy będzie musiał mieć taką samą identyfikację, swój obcy, tak jak mają to na dzień dzisiejszy siły powietrzne. Bo bardzo dużo krajów no, używało przynajmniej kiedyś tam MiG-ów 29. Dużo krajów używa samolotów Su, rodziny Su-27 i dalej, Su-30, Su-33, Su-34. Bardzo dużo krajów, używane są w każdym razie w różnych krajach. Podobnie, nie wiem, na przykład kołowe transportery opancerzone Rosomak też są używane w wielu krajach. I na tym polega myk, że ten sam sprzęt może być zidentyfikowany przez drona jako swój. I może swój dron zbombardować swój sprzęt, ponieważ dron nie rozróżnia, czy jest to czołg nasz, czy obcy, czy T-72, czy Leopard, Abrams, Challenger 2, Leclerc, jakkolwiek by wymieniać, tylko rozróżnia pojazd. Po prostu widzi, że to jest pojazd. Sztuczna inteligencja, a także sieć neuronowa, która już jest, która z tych opcji, która już jest wbudowana w drona, po prostu jest na etapie, tak jakby patrząc na ludzkie życie, to jest na etapie niemowlęcym w porównaniu z naszym mózgiem. Po prostu, bo tak to wygląda, no. Taki dron widzi przeszkodę, widzi pojazd, ale nie potrafi dokładnie rozróżnić jego typu. Zrobi to dopiero operator, jak to zobaczy.
Dlatego drony są, na razie są to bronie inteligentne, ale dość prymitywne. Kolejnym elementem obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, przeciwdronowej, ale już będę uogólniał, obrony przeciwlotniczej, zarówno wojsk, jak i generalnie całej Polski, jest dron typu AWACS. Po prostu. Jest okazja, aby polskie firmy zbrojeniowe ruszyły w końcu mózgi, tak naprawdę ruszyły mózgi, aby polskie politechniki także się zaczęły wysilać, a nie tylko tworzyć coś tam prostego, ewidentnie. I jest okazja, aby nie oglądając się na sojuszników bliższych i dalszych, szczególnie tych dalszych, którzy nie są zapewni, jak pokazały ostatnie lata, aby stworzyć własnego drona typu AWACS. Zarówno pod względem strategicznym, mówię oczywiście tylko o terenie Polski, zarówno pod względem strategicznym, operacyjnym, taktyczno-operacyjnym i taktycznym. Polski AWACS dron. No to by była w ogóle rewelacja. Jakby tylko się udało stworzyć takie coś, to polska obrona powietrzna by naprawdę zyskała niesamowity atut. To, gdzie to będzie przekazywany ten sygnał, czy do stacji radiolokacyjnych, znaczy do wozów z ekranem radarowym, już tylko, czy do wozów dowódczych, czy jeszcze gdzieś tam, do sztabu, to już tam, to jest kwestia opracowania i to już jest tylko problem techniczny. Gdzie będzie szedł sygnał? Najważniejsze, żeby zrobić polskiego drona AWACS-a, który będzie bronił polskiego nieba, polskiej ziemi i polskiego żołnierza przed zakusami bandziorów, które wystrzelą, tudzież przylecą. Samolotami, rakietami, dronami. Ja będę trzymał za to kciuki. Modernizując Wojsko Polskie, już tak uogólniając, każdy komponent sił, czy to będą lądowe, lotnictwo, marynarka, siły specjalne, już tak uogólniając, Wojsko Polskie. Wojsko Polskie powinno przejść gruntowną modernizację swojego sprzętu i powinien być każdy, powtarzam, każdy sprzęt, począwszy od motocykla, skończywszy na fregatach, korwetach, łodziach podwodnych, każdy sprzęt, każdy, powinien być dostosowany do obsługi dronów. Czy to będzie dron z silnikami elektrycznymi, czy silnikami spalinowymi, powinien być przystosowany każdy pojazd, jeszcze raz to powtarzam, każdy pojazd Wojska Polskiego od 2021 roku powinien być dostosowany do obsługi dronów. Po prostu. Niestety, drony stały się tak ważnym elementem pola walki, tak jak kiedyś śmigłowce. Się zastanawiano, po co armii śmigłowce, teraz już śmigłowce są nieodzownym elementem pola walki. Tak, drony wypełniają tak naprawdę taką lukę między śmigłowcami a wojskami
lądowymi, tudzież marynarką wojenną. To jest taki najmniejszy element, który może być sterowany z ziemi. Ale jeszcze raz powtarzam, każdy pojazd wojskowy powinien być przystosowany do obsługi dronów. To jest w ogóle konieczność, a najlepiej jakby każdy pojazd wojskowy był wyposażony w swojego drona. Każdy motocykl, czołg, transporter, bateria działa przeciwlotniczego, bateria haubic, bateria armat, no nie wiem, cokolwiek. Żeby każdy miał swojego drona. Nie tylko komponent sił jako dodatkowa formacja, która idzie z wojskiem, tak jak na przykład obrona przeciwlotnicza krótkiego zasięgu, no nie wiem, powiedzmy szyłka na gąsienicach albo poprad na żubrach, ale każdy pojazd powinien mieć swojego drona. Tak jak chociażby takim prostym przykładem jest film Blade Runner 2029 czy jakoś tak, czy 49, i tam główny bohater ma swój wóz policyjny, staje, mówi do wozu policyjnego, to można sobie zobaczyć fragment tego filmu, mówi do wozu policyjnego, zobacz co jest tam na górze albo pokaż obraz z góry. I w tym momencie dron startuje, który jest wbudowany w karoserię samochodu i sobie główny nasz bohater obserwuje okolice z wnętrza pojazdu. I tak powinien być zrobiony już teraz każdy pojazd wojskowy. Albo przynajmniej kolejne jego wersje. Żeby mieć własnego drona, to już tak naprawdę to już się tego nie da uniknąć, to już po prostu jest. A jak będzie wyposażony ten dron, to już jest inna kwestia. To już w zależności od zadania, które ma wykonywać. Ale każdy pojazd powinien być albo przystosowany do obsługi dronów, albo nie dość, że przystosowany do obsługi dronów, to jeszcze mieć własnego drona. Takie są wymogi współczesnego pola walki. Moim zdaniem struktura polskiego lotnictwa powinna wyglądać tak. Samoloty myśliwskie typu Gripen, żeby oczyścić niebo z wrogich maszyn. Śmigłowce szturmowe, aby prowadzić walkę, po prostu. Prowadzić walkę z innymi śmigłowcami, tudzież wspierać wojska lądowe. Samoloty odrzutowe bliskiego wsparcia wojsk lądowych, typu A-10 albo Su-25. Szczytem marzeń byłby samolot PZL-230 Skorpion polskiej konstrukcji, ale to jest tylko szczyt marzeń. Dla marynarki wojennej drony systemu Osprey lub Kamow, ponieważ Morze Bałtyckie nie jest zbyt dużym morzem, okręty na pływające też nie są zbyt duże. No, lotniskowca to my nie potrzebujemy, no nie oszukujmy się. Tudzież śmigłowcowca, dziwna nazwa. I przed tym wszystkim drony. Zanim wzbiją się w powietrze szczególnie lotnicze jednostki wsparcia wojsk lądowych, idą drony. Pierw. Atakują, przyjmują atak, prowadzą działania rozpoznawcze, jakkolwiek co robią,
Wszystko to idzie przed jednostkami wsparcia, bliskiego wsparcia wojsk lądowych, a myśliwce dają parasol ochronny tak, żeby wróg mógł sobie zapomnieć o działaniach na polskim niebie i żeby polskie niebo było czyste od wrogich maszyn, a zresztą sobie poradzą, mam nadzieję przynajmniej, wojska lotnicze, dronowe i wojska lotnicze bliskiego wsparcia. Wraz z rozwojem sztucznej inteligencji oraz sieci neuronowej, co niewątpliwie nastąpi, a nie wiem, może nawet wprowadzenia komputerów kwantowych albo czegoś takiego, rewolucji w sterowaniu urządzeniami, należy spodziewać się takiej rzeczy, że człowiek będzie współpracował z maszyną, tak jak jest to pokazane na zdjęciu najniżej. Człowiek stanie do walki przeciwko maszynie, tak jak jest to pokazane wyżej. I ostatni etap to będzie dron walczył przeciwko dronowi. Do tego dojdzie. Prędzej czy później. Niestety, trzeba się tego spodziewać, że tak będzie. Współpraca, walka i kolejny etap walki, maszyna kontra maszyna. Tak będzie wyglądał kolejny konflikt armii uzbrojonej w te środki walki.